Witam Cię serdecznie na moim kanale Anna Zaśko. Thermomix to takie proste. Dziś bardzo prosta inspiracja taka, która na co dzień przyda Wam się w kuchni. Będzie to pomysł na pyszny chleb. Tylko cztery składniki. Mąka, woda, sól i drożdże. Bardzo mała ilość drożdży. To jest przepyszny chleb. Chleb nazywa się chleb portugalski. Tak znajdziecie go na naszej platformie Cookidu. Bardzo prosty tak naprawdę do wykonania. Czasowo potrzebujecie na niego około 3 godzin, ponieważ procesy wyrastania tam chwilę trwają, ale uwierz mi, naprawdę warto. Zapraszam do obejrzenia filmiku, zapraszam również do subskrypcji kanału i do tego, żebyście w komentarzach wyrażali swoje opinie, dawali mi znać, co jest dla Was przydatne, co Wam się podoba. Będę za to bardzo wdzięczna. Zapraszam na filmik. Przepis z naszej platformy Cookidu, chleb portugalski. Jak widzicie i jak wspominałam, tylko cztery składniki: mąka, drożdże, woda i sól. Zaczynamy nasze gotowanie. Na początek do naczynia miksującego wlewamy 550 g letniej wody. Już tą wodę mam tutaj odważoną, przygotowaną. Następnie dodajemy 720 g mąki pszennej chlebowej typu 650-750. Ja mam tutaj pomieszaną właśnie mąkę 650-750, tak mniej więcej po połowie. Zakładamy sobie miarkę, pokrywę z miarką i mieszamy to obroty 6-20 sekund. Tak wymieszany nasz początek na chleb portugalski zostawiamy sobie na około 40 minut w naczyniu. Na ten chleb potrzebujecie przewidzieć sobie czasowo około 3 godzin, ponieważ on wymaga około 2 godzin jeszcze później po tych 40 minutach wyrastania. Także tutaj już pokażę. Mamy wymieszaną mąkę z wodą. Odstawiamy na około 40 minut. Po 40 minutach mamy tutaj wymieszaną mąkę z wodą i postępujemy dalej zgodnie ze wskazówkami. Dodajemy 15 g drożdży, mało drożdży jak na taką sporą ilość, bo 700 g mąki. I tutaj jest w przepisie 10 g soli, 10 g. Ja wiem, że do tej ilości to potrzebuje dać około 15 na pewno gramów soli, nawet do 20, ponieważ wtedy ten chleb jest smaczniejszy. I w tej chwili należy to wyrobić dość długo, bo aż 6 minut wyrabiamy za pomocą symbolu tutaj kłoska, za pomocą funkcji wyrabiania ciasta, tak zwanego interwału, czyli 6 minut wyrabiamy nasze ciasto. Po 6 minutach ciasto jest gładko wyrobione, jest dość rzadkiej konsystencji, ale teraz zostawiamy je spokojnie w naczyniu na około 2 godziny. Patrzymy, jak podwoi swoją objętość, możemy dalej przystąpić do działania, uformować sobie bochenek, ale w tym czasie odstawiamy spokojnie pod przykryciem na 2 godziny. Po około 2 godzinach wyrastania, zobaczcie, już mamy widoczne ciasto. Proces wyrastania nam się tutaj zakończył. Nastawiamy sobie piekarnik na 230 stopni i ciasto przekładamy na obficie oprószony mąką blat i będziemy formować z tego bochenek. Zaraz Wam to pokażę, ale chciałam Wam też pokazać w tym momencie, jaka jest konsystencja tego ciasta. Zobaczcie. To jest bardzo rzadkie ciasto, bardzo wymagające od nas. Za chwileczkę zrobimy z niego bochenek. Ciasto wyłożone już na opruszony mąką blat. U mnie od razu na blaszkę, na której będzie pieczone, jest bardzo rzadkie. Zobaczcie, i takie ma być. Formujemy sobie z tego prostokąt mniej więcej. Zawijamy tak, żeby uformować bochenek. Jak nam się uda, to sobie przewracamy to na drugą stronę. Ono dzięki temu, że jest tak rzadkie, będzie potem puszyste.
będzie ten chleb miał chrupiącą skórkę, a w środku będzie bardzo, bardzo miękki, będzie miał również duże pory powietrza. Trzeba ostrym nożem przez cały chlebek wykonać sobie nacięcie. Dobrze sprawdzi Wam się tutaj nóż do tapet, którego można używać właśnie tylko do nacinania sobie chlebków. Także w ten sposób sobie tutaj nacinamy i do piekarnika nagrzanego na 230 stopni na około 45-50 minut. Trzeba obserwować, jak nasz chlebek będzie się piekł. Pokażę Wam już za chwileczkę po tym czasie efekt końcowy, czyli gotowy upieczony bochenek. Chlebek mamy już upieczony. Wyciągam w tej chwili z piekarnika i już Wam pokazuję, jak wygląda. Na dnie piekarnika dajemy sobie naczynie żaroodporne z około litrem wody. Ja mam takie nieduże naczynie, zawsze je wstawiam już do nagrzanego piekarnika, nic się nie dzieje, dzięki temu chleb dłużej później zachowuje świeżość. Zobaczcie, mamy nasz bochen, już go tutaj przekroimy. Jeśli nie jesteście pewni, czy chleb jest dobrze upieczony, należy go odwrócić i tutaj w dół postukać. Jeśli mamy taki suchy, fajny dźwięk, no to chlebek jest jak najbardziej upieczony. Wygodniej będzie nam kroić na desce. Już tutaj schowam sobie blaszkę. Można go zostawić na kratce właśnie takiej do przestudzenia, a jeśli chcecie kroić, no to najwygodniej zrobić to właśnie na desce. I teraz ja się nie odzywam, słuchamy. To jest właśnie ten dźwięk, kiedy nam fajnie chrupie skórka, a w środku mamy duże pory powietrza, tak, mamy dziurki, chlebek chrupiący i zachęcający do konsumowania. Mam nadzieję, że zechcesz ten przepis wykorzystać. Bardzo Ci go polecam. Jeśli zrobisz raz, na pewno do niego wrócisz. Dziękuję za obejrzenie dzisiejszego filmiku, dzisiejszej inspiracji i zapraszam do oglądania filmików, które już są na kanale, albo tych, które w każdy piątek o 18:00 będę dla Was publikować. Pozdrawiam serdecznie.